Dobra, jeden zginął, tu jest drugie. Chcesz kupić tanią premkę i pelerynkę? Wbij na stronę TaniMC i wybierz oczywiście youtubera polecającego kamper. Cześć widzowie, witam was wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku na moim kanale. Z tej strony Kamper, oczywiście witam was na nowej edycji Dragona. Na samym początku chciałem powiedzieć, że w moim sklepie ruszyła sprzedaż bluz, więc jeśli ktoś chce bluzę lub koszulkę, zapraszam was na Matchiswear. W opisie jest oczywiście link, wydaje mi się, że całkiem spoko ceny co do jakości. Warto chociażby nawet zobaczyć, może coś się komuś spodoba. No i co, początek edycji, chciałem powiedzieć też, że jest malutki konkursik. Wystarczy, że zasubskrybujecie kanał, polajkujecie ten odcinek i napiszecie w komentarzu, czy wam się podoba ten Ender Chest. Patrzcie, jaki jest nowy Ender Chest na Dragonie, czy wam to się podoba, jak to wygląda w ogóle, czy to jest zmiana na plus, czy na minus. I do tego swój nick do wygrania będzie skrzynia podwójna bloków emeraldów na Dragonie, więc wydaje mi się, że całkiem spoko. Jak wbijecie 1000 łapek, od razu biorę się za nagrywanie drugiego odcinka, więc szybko będą wyniki tego losowania, więc wydaje mi się, że spoko taki konkursik na itemki dla ludzi, co grają. Cała skrzynia podwójna bloków emeraldów każdemu się przyda. No i ogólnie chciałem wam powiedzieć, bo wiele osób się mnie pyta, jak kopać pod sell all. Patrzcie to, mam na slash sklep zarobione 3200 zł. Jest to top 1 zarobionych pieniędzy na Dragonie. I wiele osób się pyta, jak to się robi, jak kopać, gdzie wy jak kopiecie, to przez 3 godziny zarabiacie 100 zł. Też wam mówię cały schemat, jak się kopie pod sell all, żeby zarabiać na Dragonie. Musicie na początku zrobić sobie stoniarki. Pokażę wam, jak to powinno wyglądać. Pokażę wam na przykładzie mojego pokoju, jak wyglądają moje stoniarki. Zobaczcie, tutaj chłopaki kopią i wszyscy robią tym samym schematem. Wszyscy kopią tak samo. Stoniarki są 2 na 10. Już raz nagrywałem o tym filmik, ale ludzie się dalej pytają. Stoniarki są 2 na 10, czyli wiecie, 2 w bok, 10 na długość. No i tak sobie kopiecie. Co trzeba mieć włączone, żeby zarabiać? Wszystko. Macie wszystko włączone. Cały drop macie włączony. Oczywiście bez żadnych hopperów, bo to jest strata czasu. Oczywiście moim skromnym zdaniem. Strata czasu te hoppery i to wszystko. Cobblestone oczywiście wyłączony. No i jak wiadomo, macie skrypt jakiś tam na Tiny Tasku czy coś, kopiecie sobie, wpisujecie sell all i sprzedaje wam wszystko. Jeśli jest noc, to jak wiemy, itemy są 50% tańsze, czyli no nie opłaca się nam sprzedawać, no ale nie mamy wyboru i tak jak kopiemy w nocy, to nam coś tam zarobimy, coś nie zarobimy, więc wtedy na slash sklep wpisujemy taką komendę i zaznaczamy perły, żeby ich nie sprzedawać. Wtedy wszystkie perły przez całą noc wchodzą nam do schowka i wtedy kulturalnie idziemy sobie na spawna i sprzedajemy na spawnie te perły już od 7 rano, kiedy są ceny normalne, nie? I zarabiacie wtedy też dużo pieniążków. No i to tyle. To jest cała magia. Co do turbodropów, turbodrop macie na slash sklep. Te turbodropy się zwracają tak samo jak i w dzień i w noc, więc jeśli kopiecie, to kupujcie je tutaj na slash sklep. One się zwrócą, nawet jak są itemy razy o 50% tańsze, one się zwracają, nawet zarabiacie na tym. Więc jak ktoś nie ma turbodropu, no to wiadomo, slash sklep. A jeśli ktoś ma swagera, no to nie będę przypominał, ale jest free turbo komenda i przez free turbo macie 10 minut turbodropu. Co godzinę możecie tą komendę użyć, więc to chyba tyle. Ja nie przedłużam, zapraszam was do oglądania odcinka Stepania do graczy. Mam nadzieję, że pomogłem. Pamiętajcie, łapeczka w górę, subik na kanale. Dobra, tepam się do pierwszej osoby w tym odcinku. Zobaczymy, gdzie mnie tepnie. No dobrze, tepnął mnie w jakiś żółwik, jest tutaj z kolegą. Ktoś chyba nie jest na koksie, nie, są we dwójkę na koksie. Nie wiem, czy działa TNT. Powinno działać chyba nawet TNT. Działa TNT, więc jest dobrze. Może jakoś górą będziemy wychodzić, nawet od nich. Coś w tym stylu. Nie wiem, trzeba się na pewno skupić na jednym ziomeczku. Skupię się może na tym w disco zbroju, bo jemu się zbugowała garda i do niego się depałem przede wszystkim. Dobra, on to w ogóle gdzieś poleciał jak Adam Mały. Stworzył, może dostał tam opór powietrza. Leci, jest! Jest, proszę państwa, piękny skok! Dobra, on to zatrefa. Ja chyba tak nie będę ściemał, ja chyba się tak bawić nie będę. Zjem sobie koksa, tylko się odwrócę troszeczkę, żeby nie wiedział za bardzo, co zjadłem. Nie, wiedział doskonale, co zjadłem. Tamten też sobie zeskoczył, zmienimy sobie szybko seta. No i będę liczył na to, że kogoś mi się tutaj z nich uda zdjąć. Dobra, chociaż dobra, ten też, ja użyłem antynóg. Tamten też się skapnął, że trzeba użyć tego. Dobra, jak coś to mam wyjście, więc tyle dobrego, że będę miał jak uciec i nie będę się musiał martwić. Polizał.
Idealnie wyszło, idealnie wyszło. Ten jemu set pada. Przez to, że tamtego zabiłem, dobrałem sobie limit, przez co, no wiecie, mam przewagę. Mam ogromną przewagę co do jabłek. Pierwsza klepa, 2v1 i jak widać jest duża szansa, że ona nam wyjdzie. Ja sobie jeszcze szybko zmienię seta, bo... no bo zmienię sobie seta, czemu by nie? Nie wiem, czy on jeszcze ma koksa jakiegoś. Ma, ale nie wiem, czy zjadł, chyba był lak, nie zjadł. Teraz udało mu się go zjeść. Jak coś, to ja rzucę jeszcze jednego rzucaka na wszelki wypadek, żeby jakimś cudem nagle nie mogli tego naprawić. Ja sobie też zjem teraz koksa. A, nie zjadłem koksa, tylko... Dobra, tu kolega się zalogował. Niestety, zjadłem koksa, nie wiem czemu, ale myślałem, że mam jednego koksa. Ale udało mi się, dobra, to trzeba dojechać tego. Trzeba na pewno dojechać tego zioma, bo on zaraz nie będzie miał on zaraz nie będzie miał jabłek. Rzucę też perłę. Ten to w ogóle ma skina Maltiego. Dobra, on tam jest, mi set w ogóle pada, szybka też zmiana seta. I zaraz będziemy go gonić, Dobra, on już nie ma koksów, to wiemy, że on już nie ma koksów. Dobra, tepam się do jeden szczota, taki miał nick ten ziom, ale zobaczymy, gdzie mnie zrzuci. Dobra, wrzucił mnie w ogóle do jakichś nóżek, jakichś tragicznych nóżek. To trzeba wziąć pod uwagę, że te nóżki są tragiczne. Tragiczne są i one w ogóle nie powinny tak wyglądać, bo sami widzieliście, jedne autonogi i ja tak naprawdę już sobie wyszedłem. Patrzyłem, ile jest osób online, no to on jest niby sam. Dobra, jemu padła bania, więc w ogóle sobie teraz zginie, bo jemu się skończy koks w tym momencie. Właśnie teraz mu się skończył ten koks. Nie skończył mu się, więc wyliczył wszystko co do sekundy, ale powinien zginąć. Nie, zjadł. Wiecie co? Ja sobie troszeczkę nadrobię kilka sekund. Chociaż dobra, no też sobie zjemy tego koksa. Liczyłem na to, że szybciej mu ten koks minie, bo jak widzieliście, bania upadła w dobrym momencie i była duża szansa na to, żeby jadł tego koksa bez bani. W ogóle tak patrzę, że jaka jest ten, jak bardzo szybko te miecze żelazne się marnują i... Widzieliście to chyba, nie? Zobaczcie moje zużycie miecza żelaznego, on się zaraz skończy. Dobra, jemu padła teraz bania. Czekajcie, mam inny pomysł, może tak to zrobimy jakoś? No nie, niestety, nie udało mi się. Niestety nie udało mi się i wydaje mi się, że to będzie porażka. Że to będzie niepotrzebna śmierć. Halo, siemanko, witam serdecznie. On ma jeszcze koksa, jednego do przodu jest. Nie wiem szczerze jak, wydaje mi się, że się dobrał. Chociaż nie mógł się raczej dobrać, więc sety na pewno ma, setów na pewno nie ma. Najgorsza opcja jest taka, że mi padnie mieczyk na klepie. Dobra, jemu padła bania, padły mu buty. No i zginął. Szczerze, dobrze, że nie udało mu się naprawić tych setów, bo jeśli by je naprawił, no to bym zginął. No i też się bardzo bałem o to, że ten mieczyk się zmarnuje, bo 75 użyć mi zostało. Do końca tego. Na cały miecz. 75 użyć? Nieźle. Te żelaki naprawdę szybko lecą, trzeba dodać tutaj jakieś tego. Trzeba dodać jakoś tutaj niezniszczalność trójkę, żeby tak to nie wyglądało. Ale na szczęście udało nam się tego zabić typeczka. Jak na start edycji, bo to drugi dzień edycji, to całkiem dobry wynik. On się tutaj loguje, ja sobie oczywiście się dobiorę na wszelki wypadek i uciekam stąd, bo nie ma co w ogóle tutaj tracić czasu. Udało się. Dobra, będę się tepał w ogóle do gildii, gdzie jest trzech online. I szczerze boję się tego teleportu. Nie będę ukrywał, boję się tego teleportu, no bo 3v1 tak naprawdę będzie. Bo widziałem, że oni piszą, tylko widziałem też, że piszą i mają po około 450 rankingu. Więc 450 rankingu to nie jest najlepszy wynik. Czekajcie, bo coś mi nie tepa. Dobra, tepnął mnie. Jak mówiłem, jest ich trzech online, więc się boję tego teleportu. Szczerze, tak też myślałem, że coś w tym kierunku będzie to. Tak to będzie wyglądało. Już się bałem, że zginąłem. Nie wiem, czy to jest teren gildii. Aha, tu nie ma terenu gildii w ogóle. Tu nie ma terenu gildii przede wszystkim. Wiecie, co zrobimy? Jeszcze raz. Ja przeczekam te 20 coś sekund i zrobię to samo, tylko użyję antynóg, bo jak widziałem, to tragicznie to wygląda i te antynogi zrobią ogromną, ależ to ogromną robotę. I tylko trzeba przeczekać te kilka sekund i modlić się o to, żeby ten typeczek następnął jeszcze raz. Bo jeśli następnie jeszcze raz, ja mogę na spokojnie powiedzieć w tym momencie, że jest to darmowe zabójstwo. Tylko, no mówię, czekamy i zobaczymy, czy tepnie nas jeszcze raz ten ziomek. Dobra, tepa nas, nawet nie jem koksa, bo wiem, że nie będę tego potrzebował.
Dobra, jeden zginął. Tu jest drugie, tu była chyba jakaś beczka. Nie, dwóch zginęło od razu. Mówiłem, po prostu byłem tak pewny tej sytuacji, bo widziałem, jakie te ziomki, jaki błąd zrobili. No, tak nie powinna wyglądać fragalnia. No, nie powinna wyglądać tak fragalnia. Tyle razy to mówię na odcinkach. Jak widać, to nie są moi widzowie, a jakby byli, to by zrobili to o wiele lepiej i nie byłoby takiej sytuacji, jaka była w tym momencie, że podczas jednego teleportu zdobywam sobie dwa darmowe fragi i mam już 32 na tej edycji, co jest całkiem spoko wynikiem chyba. Znaczy wiadomo, też się mało biłem, bo grałem chyba z 2 godziny na serwerze, a 32 kile w 2 godziny. No nie wiem, wydaje mi się, że całkiem w porze. Dobra, to na tyle w tym dzisiejszym odcinku. Mam nadzieję, że się podobało. Pamiętajcie o konkursie, no i oczywiście zapraszam jeszcze raz na matcheswear.pl. Fajne bluzy, naprawdę, wyszły teraz. Zostało bardzo mało sztuk, bo zostało, powiem wam, dokładnie 7 sztuk bluz, więc kto pierwszy, ten lepszy. I no, widzimy się codziennie na live'ach o godzinie 22 lub 19, bo to zależy, w tygodniu jakoś 19, weekendy 22 i no. I też 14, no wiecie, zostawcie po prostu suba z dzwonkiem, to będziecie mieli powiadomienia co do live'ów. A ja jeszcze raz dziękuję i na razie.